Cześć tu! Oluś i tatuś. I tatuś, siemanko, niezłe wdzianko. Dzisiaj niestety Oluś ma troszkę słaby humor, bo jedna gierka, nie będziemy zdradzać i reklamować tutaj, nie coś nam nie działa, ale nie szkodzi, bo teraz mamy coś ważniejszego. Dziś zrobimy przegląd prasy Super Things, Super Zings. Mamy dwie gazetki i mamy trzy saszetki. Jedna gazetka to jest tak naprawdę książeczka z naklejkami, czyli będzie pełno naklejek. No to. A drugie to jest normalna gazetka, podobnie z prześmiewczym komiksem i tak dalej. Poczekaj, nie otwieraj jeszcze. Poczekaj. Jak zwykle nie możesz się doczekać. Już naklejki, nie wiedział, że naklejki. Poczekaj. Olek, poczekaj. Ale zanim zaczniemy, dajcie. Ale zanim zaczniecie, dajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Bardzo dziękujemy. No chyba, że bardzo nie chcesz, to nie dawaj łapki albo dzwoneczka. Proszę bardzo, powoli zaczynamy otwieranko. Dziś chyba będzie krótki odcinek, chociaż często tak mówię, a potem wychodzi, że jest dół. No zobaczymy, czy otworzę. Ciekawe, uwaga. Czy będę musiał wstawić 5 minutes later? Taram, tam, tam, tam. Pamiętajcie o łapeczkach i subskrypcjach i dzwoneczkach, bo zingsy mają hajs. Taram, tam, 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 tam. Kurczę, musimy w końcu za tą piosenkę się wziąć, nie, Olusiu? O zingsach. Ale zingsy mają hajs. 5 minutes later. Nie pasuje. Uwaga! To ja ci pomogę może, co? A ty też powiedz miłego do widzów. Powiedz coś miłego do widzów. Powiedzcie, czy lubicie święta. Czy lubicie święta. Ale to święto nie należy do tych miłych, co teraz będzie, wiesz? To jest święto wszystkich zmarłych. Ale przed świętem wszystkich zmarłych jest to Halloween, czyli amerykańskie święto. Uwaga, pierwsze otwieramy. Poczekaj. No nie. Saszetki na końcu. Oluś. Saszetki na... Olek. Powiedzcie, co chcecie. Nie, bo potem niektórzy nie będą chcieli oglądać, ani wiadomo, co w tej saszetce. Ale posłuchaj, tutaj w ogóle w tym zestawie jest super, bo jest, nie wiem, czy tylko jeden srebrny, czy są różne rodzaje srebrnych. Może być tak, że wszystkie srebrne są w tych naklejeczkach. I o, w ogóle to się nazywa Maszyna Czasu! Książka z naklejkami od Miggy Books. Uluguje. Dobrze, to najpierw otwórz. Zobaczymy, co jest tam. I co mamy? Skuterek, motorowerek. Nadal. O, poczekaj, bo to jest inaczej. Poczekaj, ale w drugiej na razie nie otwieramy. Najpierw zobaczymy to. Zobaczcie. To nie wiem, czy widzieliście. Na pewno widzieliście u nas na odcinku, bo chyba wszystkie otworzyliśmy. To zostało. Wyciągamy srebrniaszka. Srebrniaszka. A poczekaj. Jest to Ale ty. Patrzcie. Aha, patrzcie. Widzicie? Ale zobacz, że oni nie widzą. Patrzcie, naklej. Są naklej. Poczekaj, ja przybliżę może, kochanie, tak? Ale poczekaj, zanim zaczniemy do naklejek, poczekaj, bo tu pełno chyba... Oooo, a tu trzeba samemu wycinać. Zobaczcie, nakleja doktora Volta. Ale poczekaj, bo tu coś jest na początku. W tajemniczym laboratorium panował cyberdomie, panował niczym niezmącony spokój, gdy nagle rozległ się okrzyk radości, który można było usłyszeć w całym Camon City. Udało mi się poznać przyszłość, krzyczał rozemocjonowany dr Volt. I tu jest taki mały ala komiksik, nawet nie wiem, czy to komiksik, bo komiksik to ma chmurki, jeżeli wiecie, ale historyjka, która opowiada o tym wszystkim. Jest i robot, i tutaj można pomalować, a wiesz co? Ale jak zwykle, wiecie co znowu zrobić? Usiąść, kochanie. Czego nie zrobisz, kochanie, znowu przed odcinkiem, bo on cały czas ma katar. I znowuż nie wysmarkał? Nosa i poposa. Bo tu są chyba miejsca, gdzie można też naklejki wklejać. Ale zobaczycie to jak, jeżeli oczywiście kupicie, będziecie chcieli. Tak mi się wydaje. Na bank, bo tu jest na przykład miejsce na naklejkę. Tutaj jest miejsce na naklejkę, żeby dokończyć całą historię, wiesz?
Czyli ci, co nie potrafią czytać, poproszą rodziców i tu są te nakleje. O, jest i złoty, i srebrny. I trzeba się domyślić. Nie, teraz nie, teraz nie będziemy wklejać. Poczekaj, poczekaj. Ale mamy zrobić jakieś zadanie. A to zadanie zrobimy z gazetki. Zobacz, o, jest robot. Pewnie robot tutaj. Widzisz, i tego robota pewnie trzeba, tego, patrzcie, tego robota. Trzeba pewnie będzie wkleić. Ale nie rozrywaj, wkleić, kochani mili, tutaj. Tak mi się wydaje. Jeżeli mamy rację, to nie postawimy wam kolację. Naklejec jest naprawdę kupę i to jest pełno historyjek, możemy... No nie, łobuz jeden. Czy ja powiedziałem, wyraziłem zgodę na otwieranie saszetek? Nie. Bo ja nie muszę wyrażać zgody, bo to jest tak samo twój kanał, jak i mój, prawda? Ale czasem powinniśmy się dogadać, tak, Olusiu? Tak. No dobrze, otwórz, bo on najbardziej lubi co? Otwierać super... Pinksy. I co tam mamy? Klepsydrę. My wszystkie mieliśmy tak naprawdę. Tak. Nie, jakiegoś srebrnego nam brakowało chyba. Nie, brakowało nam dwóch srebrnych. Dwóch srebrnych, ale masz zawalony ten nosior. Dobra, ale już to nie będzie. Nie mamy tego. O, nie mamy tego. To, co to tego jest? I tego. Nie mam tego i tego. Tego i tego. A, nie mamy klucza, a to drugie tu nie wiem, co to jest. Bójmy. A, wie co to jest. Co to jest? To jest... Zobacz, czekaj, poczekaj. Tak, żebyście widzieli. Nie mamy tego i nie mamy klucza. A ten? To nie wiem, co to jest. Musicie nam powiedzieć. A, bo wiem co. Tej instrukcji będzie. Znaczy nie w instrukcji, tylko... Zobaczcie do książki. Zobaczcie, jaki ktoś tu ładnie wyciął. Cirkutor. Patrzcie, nie. Jak tu ktoś ładnie wyciął. O, ładnie są wycinanki. A bo nie wiem, czy wy widzieliście, bo nie, nie zwróciłem uwagi, czy pokazał. Doktor Wol, tu są wycięte. Tu są jakieś tam prace, ale poczekaj. Bo tu dzisiaj coś zrobimy. Przestań, kochanie, tak robić, dobra? Mamy tutaj na przykład tu pokazane, do rysowania. Co to jest? No, circuit yours. Nie wiem, co to znaczy. Czy może akumulator jakiś? Przestań tak robić. Ale przestań. Proszę cię, kochanie, przestań. O, tu trzeba dorysować. Tu trzeba dorysować. Właśnie to zacząłem mówić. Tutaj mamy jakieś numerki. Zaraz coś zrobimy. Są znowuż wasze rysuneczki. Jeżeli któryś z was, którego jest tu rysunek, nas ogląda, napiszcie do nas w komentarzu, to być może coś się wymyśli. I tu jest ale podobnież... Patrzcie, tu jest fajny złoty safe. No, złoty safe. No nie, to jest teczeczka jakaś, widzisz? Teczka, no widzę. Emilka. Dobra, mamy tutaj Dada. Ten super śmieszny komiks. Poczekaj, kochani. Robimy zadanie. Ale jakieś zadanie, moment, tylko chcę przejrzeć, co tu jest, bo jeszcze nie wiem co. Dada. O, ale czadelski znaczy nie komiks, tylko jest taki, jakby możecie mieć taki superowski plakacik, chociaż to jest część komiksu. Wiesz? Czyli komiks ma w sobie plakat. O, przegląd postaci. Ja cię, trzeba pewnie znaleźć, ile jest danej postaci, widzisz? Ile jest danych postaci i wpisać tu cyfrę. Pewnie o to chodzi, ale... O, za... widzę już trzy takie same. No. Cztery, pięć. Patrz, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. To... Sześć. Sześć. O, patrz, pójdę, pójdź, pójdź, pójdź. A zobaczcie, zobaczcie. Siedem. Reklama T-Racerów i reklama Super Thingsów Power Machines. Dobra, tu jest to, maszyna czasu. Jest też reklama tych naklejeczek, co wam pokazywaliśmy przed chwilą. O, jakieś ciekawe informacje. Wybierz, którą to przeczytam. Okej. Może tu? Tu, bo to jest Oculus. Czy wiesz, że Oculus Max próbował zdradzić zarówno bohaterów, jak i złoczyńców? Ja nie wiedziałem. Ja wiedziałem. Naprawdę? Tak. Aby przejąć tajemnicę Cyberdome. Nie wiem, czy to się tak czyta. Na szczęście został zdemaskowany i plan spalił na panewce. Jeszcze tutaj. Jedno, bo to jest ciekawe. Jeszcze jedno, ciekawe, dobra. To o doktorze Wolcie, uwaga. Tutaj są te wszystkie informacje, ale wszystkie nie możemy przeczytać, bo potem sobie. Doktor Volt przyglądał się Super Thingsom z ukrycia przez dłuższy czas. Wrota do Cyberdome otworzyły... Nie wiem, jak to się czyta. Otworzyły dopiero wtedy, gdy potrzebował pomocy. Dlaczego? Bo część maszyn zezłoczyńcowała się. Co? Jeszcze raz.
Dlaczego? Bo część maszyn zezłoczyńcowała się, czyli zrobiła się zła. Okej, jeszcze to. To. Nie, już więcej nie. Mister King pomógł złoczyńcom ukraść część maszyn. O, nie wiedziałem. Cyberdom. Z pewnością za tym krył się jakiś nikczemny plan. Dobra. Nic tu do wycinanka nie ma. Szybko. To co? Ale zadanie. Za zadanie, ale takie, żeby widzowie mogli. Mech, co to są? Błyskotliwość tutaj. To rysowanie, to będzie drugie. Dobra, lecimy z Kajtą. Ej, widzieli, że jest taki Zinks? O, kolejne informacje. Gdzie są takie niby Zinksy? Nie wiem właśnie. Taki? To wszystko się patrzy, bo pyta się o tego Zinksa. Ten kubełek tutaj. Co to za Zinks? To pewnie wszystkiego dowiesz. Usiądź, kochanie. Wszystkiego dowiesz się z komiksu. Wiesz, dzisiaj jak skończymy, to ci przeczytam. Robot jakiś, zobacz. No widzę. Jak dzisiaj... Ej, patrz, co to? Co to? Patrz. To ale wiesz co, kochanie, pokazujesz, aby widzowie tego nie widzą. Pumpkę. A to nie wiem, też tego Zinksiora nie kojarzymy. Okej, bo miało być krótko, a jest jak zwykle długo. To zadanie zrobimy, jak się rozłączymy. Naprawdę bardzo fajna gazetka, bo dużo ciekawych rzeczy, prawda? Ale które ci się bardziej podoba? Czy z naklejkami, czy gazetka? Naklejki. Naklejki, bo lubimy tle. Wiecie, naklejki można wykorzystać tu, w tym, albo można sobie coś poklejać. Na przykład. Nie marnuj. Nie, bo to jest do tego. Dobra, kończymy. Zostawcie łapki w górę. Trzymajcie się cieplutko. Buziaczki, pa, hej, pa. Nie, ja wyłączę.